Właśnie toczy się dyskusja na temat wykończenia łóżka Michasi. Czy dać takie panele tapicerowane, czy taką płytę jak u nas? Nie, Michaśka do końca nie wiem, czy no chce. No płyta. Tak? No. A w jakim kolorze? Biały, no nie no, zielony. Zielona w smurfy. Marzyna, co no, ale to jeszcze była taka opcja, witajcie w nowym vlogu, że... To jest początek? Tak. A to gdzie mój obiad będzie? Obiad będzie za chwilę, to zobaczycie, co tam Marek upichcił. Dobra, to może teraz przejdźmy jeszcze, wróćmy do obiadu, ponieważ okazało się, że obiad no, był przyrządzony zgodnie z... Ze sztuką kucharską. Ze sztuką Marka, ale nie sztuką kulinarną. No bo okazało się, że mięso jest twarde, bo to jest mięso wołowe, a ono potrzebuje dłuższej obróbki i to nie była polędwica wołowa, tylko coś tam z szynki na szynki, nie, bo to było na gulasz. Także makaron ogólnie był ok, no ale no wiecie, jak ktoś nie wie, no i tak dalej, ale liczą się chęci, dobra, dojedliśmy potem jakimiś owocami, ok. A teraz wracając do łóżka tej zabudowy u Michasi, to właśnie omawiamy za i przeciw. Plusem byłoby to, że jest to łatwe w utrzymaniu czystości, taka płyta. Dalej, łatwo zamontować, o wiele łatwiej zamontować na przykład lampki takie. No bo my tam mamy zrobione niby otwory, ale to jest porażka. No i z takich względów także, że troszeczkę mniej miejsca zabierze płyta niż właśnie takie obicie, prawda? No, także to ja powiedziałam o plusach, a ty powiedz o minusach tego pierwszego. Wracając do tematu tych paneli tapicerowanych, to według mnie mankamentem jest to, że się na nich bardzo osadza kurz. Nie można ich tak łatwo utrzymać w czystości jak taką płytę, to jest raz, dwa. Byłby problem z montażem lampek, bo tak jak było przed chwilą je słychać, elektryk zrobił, przeciągnął peszel, ale się okazuje, że przez ten peszel nie jest w stanie przejść drucik, który był przeciągnął kabelek. Coś cię gdzieś tam podziało i jest echo. No i tu byłby problem. Trzecia rzecz to jeszcze to, że Michasia chce mieć też takie gniazdko na wysokości toaletki, którego nie ma tu, włącznik do świateł. No także chyba będzie to zrobione z płyty, ale nie wiem, czy na pewno, czy nie. To jeszcze się okaże, bo Michaśka, nie wiem, czy ona się zdecydowała, czy nie. Na tą płytę. Jednak. Płyta. Tak? Tak. No to zobaczymy. No jeżeli się zdecydowała na płytę, no to na płytę. Dalej, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, już mam Marek wszystko wytłumaczył. A my jeszcze... Obiad już był, czy dopiero będzie? Nie no, obiad już był, no. My teraz będziemy jeszcze, przygotowujemy się, idziemy na zebranie, nie? Nasze tak. Pierwsze zebranie wspólnoty osiedlowej. Ale mam nastawienie takie, mam bardzo mieszane uczucia i nie za bardzo już idę z takim nastawieniem, tak? Bo dostaliśmy listę różnych wykazów, co to tam opłacić, co to będzie dyskutowane. Podejrzewam, że będzie dużo, dużo dyskusji i będzie bardzo burzliwe, aczkolwiek mogę się mylić. A to nas zawitały nowe róże. Piękne, różowo-białe. No bardzo ładne, wiosenne. Pewnie w promocji, Marek, kupiłeś? Gdzie kupiłeś? Oczywiście, no gdzie to mogę kupić? Na kwiatki z Biedronki. A, z Biedronki. Ale powiem wam, że w Biedronce nie mają ładnych, one są takie jakieś wymęczone. Ale tam bo w Kauflandzie nie było. No, w Kauflandzie były bardzo ładne w piątek. Takie, wiecie, te róże aż były normalnie piękne. No ale już po weekendzie to nie było. A ja ci powiem, wiesz co, moja mama dostała tulipany na Dzień Kobiet. I do dzisiaj ma? I ma je do dzisiaj, bo byłam dzisiaj i widziałam to. To jest niemożliwe. No naprawdę, tylko też... Może dostała później. Nie, dostała na Dzień Kobiet od taty. I też mówiła, że wsypała po prostu ten proszek, taki, który jest dołączony do bukietów. I na drugi dzień wymieniła wodę i one stoją i... Zakonserwowane. Nie no, wymienia tę wodę, nie? Nie no, u nas zawsze tydzień trzymają. Tu też jest raz w tej wodzie płyn, znaczy, ale na proszek. One nie są takie one już delikatnie takie jakby no, się robią. Ósmego? No naprawdę, jak bum, cyk, cyk. No,
Nie żartuję. Mogłam zdjęcie zrobić, no bo Marek oczywiście jest niedowiarek, wiecie? Nie i tak bym mu pokazała. Zobaczcie, czym ja się tutaj bawię. Ostatnia galaretka już widzę rozpuszczona, dlatego muszę tego pilnować, bo one są rozpuszczane w mniejszej ilości wody. Normalnie to wiecie, galaretka pół litra wody przegotowanej, a ta, te trzy, to jest po 300 ml, bo będzie robiony galaretowiec, już wam to mogę zdradzić. On już jest na kanale, jak wy ten vlog oglądacie, to on już jest na kanale Gotujemy, także was serdecznie zapraszam. Pyszny deser, taki lekki, na nadchodzące ciepłe dni bardzo fajnie się sprawdzi. Ja robię go w formie tortu, także nawet może być, wiecie, urodzinowo. Ale będziesz ukryła w kostki, czy nie? Nie, no jak będę w tortownicy, no to będzie, wiesz, takie kawałki. W kształcie, aha, wiesz, jakbyś tort dostał na talerzu, także tak. No bo ja kojarzę takie coś, ale to pamiętam w sklepie można było kupić, że takie kostki były pokrojone z galaretki. A no to był taki deser, to się... I zalane tak masą. Na... A jeszcze masą zalane. Ty będziesz miała masę. No ja będę miała bardzo fajną masę, będzie jogurt grecki i tak dalej, ale to jak chcecie poznać przepis, to zapraszam na kanał Gotujemy. Tymczasem do roboty. Słuchajcie, a ja tymczasem powiem, że dziś rozpocząłem sezon wiosenny, było 15 stopni i po raz pierwszy to okno w tym roku było otwarte. Tak? A ja mam jeszcze coś. Ale było krótko otwarte, bo Rupert zaczął kichać i musiałem zamknąć. Co? No bo tam jest 15 stopni, wiecie, i mu zawieje. A Marzena mówi, że mam fazę na punkcie królików, no ale one są wrażliwe. No wrażliwe są, a ja wam powiem, że jeszcze Marek po prostu tak dojrzewa do pracy... Do pięćdziesiątki. Do pracy na balkonie, bo ja powiem wam termin, gonią go terminy, bo niedługo przyjdą panowie z klimy i już... No jak to jest w sobotę, to w poniedziałek. No to jest w sobotę, to w poniedziałek i zobaczymy, czy Marek się wyrobi, bo tam ma wymienić, wiecie, te podkładki pod kafle na balkonie. Nie, muszę zrobić przynajmniej do tego okna, bo tu będzie klimatyzacja za tą ścianą. Tak, no myślę, że ci się uda, nie? I w ogóle, słuchajcie, trzeba ściągnąć jeszcze te lampki świąteczne. No właśnie, widać to? Także my chyba widać. Jesteśmy jedynymi mieszkańcami, którzy mają jeszcze lampki. Oczywiście one nie świecą, żeby to, wiecie, wybrzmiało, ale no... I jeszcze stroją bardzo. Słuchajcie, na drzewach jak są w miastach, wiecie, na święta są zawsze lampki choinkowe, one są raz zakładane i już tam są na zawsze na tych drzewach. Nikt no, tego nie ściąga. Nie, no tu będzie, no, słuchajcie, zdemontowane, bo to wygląda trochę średnio. Jak się tak, wiecie, wyjdzie i popatrzy, o, tu tam wiszą takie druciki. Tu musi zniknąć ten kabel. Także to wszystko będzie naprawione i zrobione. Dobra, to bierzemy się za gotowanie. Wracamy. Jakie gotowanie? Ale zanim gotowanie, to kawusia. A tu się powoli przygotowuje obiad. Dzisiaj kartofle, mizeria i kotlet. Tu kartofelki pięknie już obrane czekają w wodzie na Marzenę, aż przyjdzie. A mizeria, ogórek potarty, posolony, odsączony z wody. Koperek pokrojony, do tego śmietana oczywiście, trochę cukru musi być, no i cytryny. A jak cytryna, to przy okazji będzie też robiona lemoniada, także wszystko przygotowane do lemoniady. Główny składnik to cytryna, cukier, woda będzie, no i kostki lodu. A potem, słuchajcie, będę robił balkon. Będę robił balkon, tu już wybiorę do przedpokoju. Wszystko przygotowane. W kartonach już czekają podkładki pod kafelki. Także trzeba będzie zacząć robić, bo dzisiaj jest środa. W poniedziałek przychodzą panowie z klimatyzacją, jak wiecie. No i co? I balkon musi być gotowy, bo jak nie, to będzie problem. Bo jakieś schody mi tam powstaną na balkonie, a nie chciałbym tego. Więc tu nie wiem, czy widać trochę. Te kafelki odtąd zaczynamy dzisiaj. No nie wiem, dokąd dojdę, ale maksymalnie do tego, znaczy minimalnie do połowy tego okna muszę to zrobić. Bo tu za tą ścianą stanie klimatyzator. Ta jednostka zewnętrzna. Wszystkie rury już są pociągnięte, jak widzicie, jak widzieliście już nieraz. Także ja teraz biorę się za przygotowanie mizerii jeszcze, lemoniady, a jak Marzena przyjdzie, to będzie smażyła na świeże kotlety. Powiem szczerze, że ja to kotletów nie smażę, bo się obawiam, że w środku będą surowe. Także robię takie podstawowe rzeczy, no i tyle, takie plany na dziś. Królik, jeden siedzi w klacie, róbcio, proszę, on ma teraz taką fazę popołudniową. Nie wiem, tak co lubi. Cześć, Rupcio. On tak balansuje tu elegancko. A George oczywiście gdzie? George siedzi pod łóżkiem w sypialni. Jego baza. No i bałagan się zaczął. Zanim zacząłem robić balkon,
płytki, to zamontowałem tą klamkę balkonową. No powiedzmy, że to działa, ale jakoś moich oczekiwań tak mega to nie zaspokaja, nie? Może co ty o tym sądzisz? No też mi się tak wydaje, ponieważ... No jakoś to się trzyma, tam zamyka, ale powinno to bardziej być takie, wiesz, że... Nie ma takiego kliku, nie? Taki klik, dociągam, jestem na balkonie i no jak... To trzyma niby, no. Tak? Ale tak lekko. No, ale wiecie, nie jest to do końca to, co ma być. Reaktywacja ruszy. Nie wiem, dam je na balkon, zobaczymy, co z tego będzie. Ale ładne, tylko no kwiatki padły. Ja wiem, kwiaty padły, ale zauważyłam, widzisz, tutaj już jest nowy taki, tutaj wypuszcza. W ogóle trzeba było kupić taką fajną donicę jakąś. Więc na razie je po prostu oczyściłam, przelałam wodą, no i zobaczymy. No, a tak faktycznie trzeba by było coś pokombinować może z donicą. A ja powiem tak, chyba się już zaczął, słuchajcie, sezon balkonowy. Ja teraz, wiecie, przygotowałem sobie bluzę specjalnie, ale tam jest ciepło. A jeszcze zacząłem się ruszać, to już w ogóle mi się ciepło zrobiło. I popatrzcie, tu już są pierwsze kafelki zdemontowane, płytki. Chociaż wiecie sobie, nie wiem, czy to nie jakiś beton, jakiś odlew, bo to takie dziwne jest. Ja myślę, że to jest gres porządkowo, ale to nie za bardzo gres. O, i tu popatrzcie, takie coś jest podłożone. Takie po prostu tandetne worki z Ikei, z tym, z betonem. Tu trzeba fajnie to wszystko wyczyścić, powywalać. To się wykorzysta, te podkładki. Ale tak to się wywali to wszystko. No i tu popatrzcie, jaki tu jest syf zrobiony. Tu dali, nie wiem, na tym styropianie taką rurkę, peszel taki, nie wiem po co, bo to taką kapelę, wiecie? No i okej, to może być, ale nie w ten sposób. Trzeba to jakoś ładnie tu zorganizować. No, dobra, to ja się biorę do roboty. A teraz widzę, że tu nawet już coś się dzieje, jakaś koroza łapie. Normalnie. No i tu stanie klimatyzator. O, dobra, idę dalej demontować kafelki. Jeszcze nie zostało to do zdemontowania, bo już nie będzie to układać zbytnio. Ale staram się to układać, tak wiecie, parami, jakby jak to było, żeby potem te docięcia pasowały. Bo nie wiem, czy ten balkon idzie równo, czy to się gdzieś nie rozszerza, nie zwęża, także... No, jak zrobię, to się wam pochwalę, jak to wyszło. Także robimy. Popatrzcie, chwila przerwy była na galaretowca. Tak, ale musi być w tej formie, bo chyba troszeczkę za mało żelatyny. Wiesz co, za mało, ale ja ci powiem, że dzięki temu on jest delikatny, nie jest taki zbity. No nie jest, ale naprawdę fajny wyszedł, pyszny, jeżeli chodzi o tą masę. Ale ja lepszy pomysł, ja bym go robił w kucharkach następnym razem. Tak? A bo tak sobie bierzesz pucharek i tak go... Nie, no w pucharek byłoby bezpieczniej, bo wtedy wiecie, nic nie wypadnie, nic nie wyleci i tak dalej. Natomiast, no nie wyleci, no wiecie, no jest stabilne. Nie, no jest właśnie. Ale widać faktycznie, że... Delikatne. Jest bardzo delikatne. Dobra, to tu sobie jedzą, a popatrzcie co tu się jedno podziało. Tu się zaczyna robić po prostu bałagan. No i idziemy na balkon. Zakładam moje fantastyczne buty. I popatrzcie, ja myślałem, że skończę dzisiaj tam na ten fragment, ale się okazało, że muszę pojechać z tymi kafelkami do samego końca, żeby tam wystartować i żeby wszystko było równo. I te porażka po prostu, słuchajcie, z tymi podkładkami, cały worek tego jest. Nie wiem, trzeba będzie Big Baga zamówić, bo nie wiem co z tym zrobić. To waży chyba 100 kilo. Masakra, słuchajcie. To jest tak, jak ktoś chce robić oszczędności, czyli deweloper. Zamiast zainwestować w taki plastik, jak powinno być, to zrobi jakieś takie podkładki betonowo-workowe. No i zaczynamy. Popatrzcie, wszystko przygotowane. Już posprzątane, tu już przygotowane pod pierwszą kafelkę. Szczerze powiem, muszę coś tu pokombinować. Aha, te trzeba wyłamać tu. To zostanie. A te trzeba wyłamać. No i 5 będzie na jednym, czyli każdy się będzie podpierał pod 5 punktami. Każda kafelka, żeby nie pękły, jakby co. No i sukces można już ogłosić. Pierwsza kafelka jest zamontowana, popatrzcie, jak to wygląda. Zupełnie inaczej się prezentuje. Bardziej pro, bym powiedział. Fajnie podłożone, wszystko wypoziomowane. Kafelka stabilna, bez problemu można się stać na niej. O, proszę, ładnie, poziomo. No i teraz pudełko w kolejne. Tu kafelki nie pójdzie teraz, bo muszę tą wymienić, więc teraz idę tu, w tą stronę. No i popatrzcie, pierwsza paczka już zniknęła, nie ma, więc teraz tak się to prezentuje. O, tyle położone. Idę po kolejny karton. Został mi jeszcze ten i jeszcze ten w komórce. Ale i tak wiem, że będę musiał dokupić, ponieważ ja liczyłem 4 punkty podparcia,
A jednak jest 5, więc trzeba będzie dokupić jeszcze chyba jeden karton. Chodzi weekend, więc zakupy. Zaczniemy od tej strony spożywczej. Wprawdzie kwiaty nie spożywcze, aczkolwiek kwiaty jadalne. Tu mamy Stokrotkę Pospolitą. Michasia wynalazła gdzieś w Obi. I do tego jest jeszcze jadalny haber bławatek. Zobaczymy. Może wysiejemy w jakiejś doniczce. Coś z tego urośnie. No i przy okazji też ja sobie wzięłam rzeżuchę z myślą o świętach wielkanocnych. Rzeżucha, no ja ją wysadzam akurat na płatkach kosmetycznych i lekko zwilżonych wysypuję wtedy te ziarenka. Ale można to też zrobić na przykład na wacie zwykłej albo gaziku jakimś, także do różnego rodzaju kanapek, później dekoracji, bo oczywiście rzeżucha jest jadalna. Dobrze, tutaj mozzarella, którą wykorzystujemy do różnych dań, jak wiecie, ale to jest akurat taka do pizzy. Świeży czosnek, pomidory w puszce krojone, takie wafelki ryżowe, te mamy akurat z solą, kukurydziane, no przepraszam. Płatki owsiane na śniadanie do jakiejś kaszki, dwie bagietki, pół bagietki właściwie i mleko, mleko 3-2, pomidory niby malinowe, ale wiecie, one jeszcze takiego smaku nie mają, ale aczkolwiek te kupiłam z myślą o tym, żeby w końcu zrobić szakszukę, bo już się z tym noszę, z tym zamiarem i tutaj mamy kilka jabłek. No a w tej części takiej powiedzmy sobie chemicznej, chemiczno-kosmetycznej, to jest papier nawilżony toaletowy, taka pianka do kąpieli. Pod prysznic właściwie, tak? Także raz, dwa, trzy. Oczywiście coś dla mnie było w promocji, wzięłam sobie szampon, suchy szampon. Tutaj mamy 4 płyny do jamy ustnej, także to jest ten Kulmint. Aczkolwiek my mamy teraz taki nowy, z solą coś takiego, tylko że on mi nie bardzo podpasował. I te były też w promocji, więc wzięłam 4. Szampon, to jest bardzo fajna rzecz. To akurat kupiłam w Obi, bo tego nie było w Rossmanie. To jest taki środek czyszczący. Ja tym myję podłogi, no ale uniwersalny środek czyszczący. Można tym naprawdę wiele powierzchni myć i czyścić. Z Frosza, mydło marsylskie, pięknie pachnie i naprawdę fajnie czyści. Także polecam serdecznie, bo akurat ja mam sprawdzone i tylko tego używam. Myjąc na przykład tutaj podłogi. Także fajna rzecz. No i tutaj rzuciło mi się też w oczy w Rossmanie akurat. To jest płyn do mycia szyb z tej samej, z tej samej firmy, także wypróbuję, bo tego jeszcze nie miałam. Natomiast to mam już sprawdzone. Idziemy zobaczyć, co robi pan. Proszę. On nie słyszy, bo ma słuchawki w uszach. Dobra, zobaczymy. Jak ci idzie z tym? O, bardzo dobrze, już tak? Kończę. Kończysz? Ale tak w ogóle, słuchajcie, to który dzisiaj? Trzeci dzień, bo wczoraj była przerwa, było nagranie do Michasi. Ja wam pokażę, już tyle zrobione jest. Popatrzcie, jak ładnie to wygląda. Równiutko, wow. Wszystko do końca. Niestety trzeba było tam zacząć, bo nic, tu... Nic się nie chwieje, że tak powiem? Nie, wszystko jest stabilne. Ta jeszcze czeka na uregulowanie. Tu stanie klimatyzator, więc to jest wzmocnione, jest więcej punktów podparcia. A tu jest 5 punktów podparcia. Raz, 2, 3, 4, 5. Na każdej jednej. Także spokojnie, ładnie to wygląda, no. Zaczynamy sezon. Ale jeszcze powiem, że ciut jak się staje, to jest ciut wyżej, 4 nie? 4 centymetry chyba gdzieś jest wyżej. Albo więcej. Nie, nie można nie? Więcej, nie. Mi się wydaje, ale że więcej, słuchajcie, ja wam powiem, wiecie. To było tak obciążone, ten taras tutaj. Jak można, słuchajcie, dać takie betonowe worki, nie? W tym sensie, że... No chyba 100 kilo było w tych woreczkach. No, musimy Big Baga zamówić, nie? No, trzeba zamówić w komórce, słuchajcie, są 4 torby tego. No. Tu jeszcze będą kolejne torby. Także, no, przynajmniej najważniejsze, że to jest zrobione już do tego... Do klimatyzacji tu. Montażu klimatyzacji, nie? No bo no, jak tu przyjdę, postawię, to już tu będzie amba. Tu coś chyba stanie docelowo. Dzisiaj w ogóle lampki będą demontowane. Ale chwila, tutaj przecież były wysypane te kamyczki. No, no ale teraz to było? Bez sensu. Wciśnięto taki styropian i taki peszel jakiś.
Byle wiesz, żeby troszeczkę tej powierzchni nadrobić, nie? Tak o dupę rozczać, powiem wam. No ale o to chodzi, nie? Żeby tanim kosztem dużo zarobić. A efekt był. Tak działałem deweloperzy, efekt był wow. Jak się tutaj, słuchajcie, przyszło, patrzymy jakie ładne kafle, te kafle tarasowe, wszystko pięknie, ładnie, a potem się okazało, jakie wredne woreczki. I no syf. Ale wiesz, większość ludzi nawet w ogóle to jakby za to się nie bierze, nie? No, znaczy to jest koszt. Słuchajcie, to tak śmiesznie może wygląda, ale taka podstaweczka plus gumka to około 15 zł sztuka. Całość około 4000 wyszła na ten balkon. Także dużo. Wiecie, bardzo dużo. A deweloper dzięki temu popatrzy tyle balkonów, ile zaoszczędził kasy. No ale może to się tak robi, taka jest, wiesz, metoda. Ja, no. Metoda, żeby wiecie, ja zarobić. Nie no powiedz, 4000, choćby on to w furcie kupił za 2,5 tysiąca na każdy balkon. Ile zaoszczędził? No, to już dużo zaoszczędził. Jeżeli chodzi o taką metodę, gdybym miał zastosować twoją, nie? No to... Znaczy, to jest metoda oryginalna, tak się powinno robić. Tak. No, a skąd ty to wiesz w ogóle? Skąd ty to z znasz? Z internetu. Internetu wyczytałeś, tak? I popatrzcie, jak ładnie idziemy, jak wszystko równiutko. Wszystko, nic nie chodzi, żadna kafelka, nic nie ten. Zawsze masz zdemontować, podnieść, wyczyścić, o. A on sobie takie coś dał. Taki badziew. A. Co to jest w ogóle? Potwierdza. Dobrze się idzie, nie? One są brudne. Fajnie się idzie, no. Super, ale fajnie. Tylko czuję, że jest trochę wyżej, no. No jest zresztą... wyżej, tu widać różnicę. Popatrzcie. Zresztą to widać nawet... Tu jest taka szparka, a tu jest taka szpara. No. No to więcej niż 4 cm. Myślisz? No pewnie. A tu w ogóle, słuchajcie, tu zamontujemy ten wąż, co tu był. O, ten wąż. Bo chciałem kupić LEDy, ale szkoda kasy. No, tak idealnie. Jej, ale będzie efekt, to dziś wam pokażę. Dziś już będzie ten efekt. Tak? To w następnym vlogu wam pokażę. Słuchajcie, mi się już więcej plączę, w ogóle mam słuchawkę w uchu, jak widzicie. Bo tu na balkonie nie chcę grać radiem głośno, żeby wiecie, sąsiadom nie przeszkadzało. Ale tu i tak szum od ulicy jest, także może no ale wiesz, radio to jest coś innego, nie? No tak, tak. A ja sobie słucham, tu elegancka słuchaweczka jest, jedna tu, drugie ucho czyste, więc... Także widzicie, jak Marek sobie dogadza. Pracuje z przyjemnością, że tak powiem. Dobrze. No, a w ogóle to słuchajcie, zobaczcie, tyle mi zostało jeszcze, czyli brakuje i musiałem dokupić. Ile? 600 zł kosztowało. No mówiłeś, no. Dobra, już mi nie gadaj o tych cenach, bo to masakra. Dziękujemy wam za oglądanie vloga. Będziemy się żegnać. Dajcie łapkę w górę. No widzimy się w następnym vlogu. Trochę może pokażemy, a bo idziemy do Hani na urodzinki, także będziemy świętować znowu. No i balkon pokażemy. A teraz widzicie, no już pierwsze prace na balkonie, powiedzmy sobie wiosenne, a w następnym vlogu zobaczycie już może efekt. Nie no, słuchajcie, jakiś, ja to już powiem bo tak. Bo mebli jeszcze nie będzie, no nie? No właśnie nie, w następnym nie, ale za niedługo się chyba pojawią meble, tam się coś pojawi, żeby się odgrodzić trochę od sąsiada. Będziesz się odgradzał? No tak, wiesz, bo słuchajcie, bo w tym miejscu stanie rogówka. Taki jest plan. Więc sąsiad by wszystko tak sobie mógł tam, znaczy nie tylko jeden sąsiad, ale wszyscy byli by widzieli. No to pomachamy i fajnie. A wiecie, tu się Marzena nie, pójdzie spać tak. I będzie bajobongo, nie no. Nie, to nie w moim stylu. Dobra, to na razie. Pa.